Dominacja Bitcoina dalej spada, Ethereum się nie zatrzymuje i zdobywa kolejne nowe lokalne szczyty. Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina, Ethereum oraz kilku altcoinów? Cześć, z tej strony Łukasz. Witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale, jak piątek analiza Bitcoina, Ethereum oraz kilku altcoinów, powiem Wam o moich scenariuszach wzrostowych, jak i spadkowych, o tym, jak ja w tym momencie widzę rynek. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, a interesują Cię możliwości zarabiania na rynku kryptowalut, edukacja przede wszystkim z nim związana, Zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, z kolejnymi analizami, podsumowaniami tygodnia. Zresztą w niedzielę widzimy się właśnie na podsumowaniu tygodnia możliwości edukacyjnych, o czym za chwilkę jeszcze porozmawiamy. Przybij dzwone. pamiętaj, że zostawić łapkę w górę, komentarz dla zasięgu, jeżeli ten materiał będzie miał dla Ciebie oczywiście wartość. I lecimy z tematem, zaczniemy od analizy Bitcoina, następnie przejdziemy do Ethereum i do kilku altcoinów. Ok, mieliśmy wczoraj analizę, tak? Wczoraj wyjątkowo, bo widzimy się w poniedziałki, środy i piątki i niedziele, ale wczoraj nagrywałem tak, jakby ten materiał, który miał być w środę. I o czym mówiłem? Tutaj wraz z moimi partnerami edukacyjnymi zagrywaliśmy pozycję na wzrosty. Wspominałem Wam o tym, że właśnie tutaj był nasz pierwszy poziom realizacji zysków i oczekuję kolejnych wzrostów do 61% FIBO całego ruchu spadkowego. To o czym. Rozmawialiśmy wcześniej, tak, czyli właśnie ten cały ruch spadkowy mierzenie 61% FIBO tego ruchu właśnie. I tutaj będę oczekiwał reakcji, ponieważ Bitcoin bardzo często zatrzymuje się, czy reaguje na 61% zniesienia FIBO. Nadsięgo. Natomiast to, co też wam powtarzam, w ostatnich materiałach, w ostatnich analizach, w przypadku braku reakcji, właśnie na 61 FIBO, mamy kolejny poziom oporu. 51 400 i gdyby cena go wybiła, no to tutaj by zacząłem strefę, gdzie będę spodziewał się właśnie reakcji, i według mnie tutaj ta reakcja powinna nastąpić, ta reakcja powinna być tutaj właśnie istotna. W przypadku braku reakcji, właśnie w tej strefie tutaj, widzimy, że powoli ten tutaj nam wykres zaczyna się wypłaszczać. Jesteśmy na interwale 4 godzinnym. I dostrzegam podobny schemat do tego, który miał miejsce właśnie tutaj, kiedy mieliśmy te mocne, mocne wzrosty, i zobaczę, że też nam tutaj ten wykres się wypłaszał, Pomijając to, że była tutaj dywergencja. mieliśmy tutaj smart money, czyli element mojej strategii, którą ja się głównie posługuję na rynkach finansowych, na rynku kryptowalut w sumie. W tym momencie widzę tutaj podobny schemat i tego właśnie będę tutaj również wyczekiwał. Pamiętacie, mówiłem Wam w kwietniu, miesiąc przed tymi spadkami, no prawie miesiąc, bo to był chyba 19 kwietnia ten materiał. Mówiłem Wam o tym, że spodziewałem się dojścia wtedy do 60 tysięcy dolarów i zobaczymy wtedy spadki. Co było? Sami zresztą widzieliście, więc wszystko to się sprawdziło. Czyli mieliśmy tam schemat dystrybucji, czyli sprzedaż grubasów. Grubasy się powoli wyprzedawali, wyprzedawali, wyprzedawali. Aż w końcu rzucili bombę i zobaczyliśmy te mocne spadki, potężne spadki na całym rynku. Podobny schemat właśnie dostrzegam w tym momencie, jeżeli chodzi o interwał 4 -godzinny. I właśnie końcówka tej dystrybucji może nastąpić właśnie w tym momencie przed głębszą korektą, której jeszcze nie mieliśmy. A jak pamiętacie, Cała ta droga do 60 tysięcy dolarów za bitcoina miała po drodze kilkukrotnie spadki rzędu 20 czy 30 kilku procent. I tego właśnie się spodziewam, jeżeli mamy iść po nowe ATH. Więc, najpierw grubasom muszą się wyprzedać, wprowadzić tutaj FOMO, oczywiście nowe osoby na rynek, one będą kupowały od nich na górkach. Oni potem zrzucą i odkupią na niższych poziomach. Po to. Abyś właśnie Ty w panice sprzedał swoje kryptowaluty na stracie, oni je od Ciebie odkupią i zobaczymy kolejny cykl wzrostowy. A okej, okay, wróćmy do lokalnej analizy Bitcoina. Jak ja to widzę, w tym momencie cena nam testuje jeszcze raz tutaj ten opór. Wcześniej widzimy tą czarną linię, skąd mieliśmy również tą korektę lokalną. I po wybiciu właśnie tego poziomu powinniśmy zobaczyć dojście do tej strefy. W przypadku, gdyby cena nam stąd zaczęła nagle zaraz zawracać, moim zdaniem wtedy zlecimy do Strefy manipulacji, która znajduje się właśnie w tym obszarze, i wtedy powinniśmy zobaczyć zejście do tego tutaj poziomu. I ten poziom wtedy by trzymał cenę jeszcze wzrostową. Pamiętacie, wcześniej wyznaczyłem tą strefę manipulacji, skąd mieliśmy bardzo ładne odbicie. Tutaj również wam to zostawię. W ten sposób pamiętajcie, że to, co słyszycie, to nie są porady inwestycyjne, a tylko i wyłącznie moja opinia na temat tego, co się dzieje na rynku kryptowaluty. Okej, okay. tą strefę mogę sobie, sobie, jeszcze nie mogę skasować, bo to jest strefa z zakresu korekty według strategii Mr. Advice, czyli naszego forum edukacyjnego, o którym za chwilkę porozmawiamy. Natomiast widzicie, te poziomy, które tutaj wyznaczyłem, były idealne na wejście w pozycję, gdzie również tutaj wraz z moimi partnerami edukacyjnymi zagrywaliśmy właśnie na wzrosty, o czym rozmawialiśmy w zeszłą niedzielę. Więc jeżeli chodzi o Bitcoina, lokalnie w tym momencie, w tym ruchu spodziewam się dojścia do tej strefy w przypadku spadków, Spadek minimum do tego poziomu, a prawdopodobnie jeszcze niżej, ponieważ mamy tu do uzupełnienia imbalans. No i wtedy będę obserwował, co tutaj będzie się działo właśnie przy poziomie 51 tysięcy dolarów. Za chwilkę przejdziemy do analizy Ethereum. Jeżeli chodzi o Ethereum, wczoraj Wam wrzucałem, wczoraj albo przedwczoraj? Wrócałem wam analizę Ethereum wczoraj na mój profil na instagramie łukaszpachowski.pl. Tutaj, również na platformie TradingView, możecie obserwować mój profil, gdzie będą pojawiały się analizy altcoinów, bitcoina czy Ethereum w zależności od dnia. Więc warto obserwować po to, aby być na bieżąco z każdego dnia, co się dzieje na rynku kryptowalut według moich analiz. I co tutaj wrzuciłem? Wyznaczyłem potencjalny poziom na wejście w pozycję w przypadku jakiejś korekty głębszej. I kolejny poziom na realizację zysków, jeżeli nam cena tej zacznie iść w górę. Co się wydarzyło, cena nam oczywiście tutaj nie zeszła do wyznaczonego poziomu, ale widzimy, że kontynuuje ruch wzrostowy. No i zobaczymy w najbliższych godzinach, czy jutro, czy cena dojdzie do wyznaczonego poziomu. O tym porozmawiamy już wtedy sobie w poniedziałek. Aktualizując to, co się w tym momencie dzieje na Ethereum, wyznaczyłem już strefę, gdzie szukałbym właśnie tutaj ewentualnej korekty, to znaczy zejścia właśnie do tego poziomu, to jest wyznaczone z aktualnego poziomu cenowego, tak? czyli w tym momencie cena doszła do 3984 i na podstawie tego poziomu to tutaj wyznaczymy. Jeżeli zobaczymy kolejny ruch wzrostowy, te strefy oczywiście będą się również zmieniały. Natomiast na poziomie tutaj tej czarnej poziomej linii 3566 mamy wsparcie dla ceny, więc może być tutaj również reakcja. Ta czerwona linia w ogóle nie była brana pod uwagę przez wykres. Co dziwne, bo była to strefa manipulacji, ale zauważyłem, że w momencie, w którym Ethereum się odkleja od bitcoina, po prostu neguje bardzo ważne poziomy, gdzie potencjalnie w normalnym ruchu prawdopodobnie byłaby tam znacząca może nie o tyle co znacząca, co po prostu korekta i zatrzymanie się ceny. Jeżeli chodzi o edukację, o tym rozmawiamy co niedzielę i również o tym będziemy rozmawiali w najbliższą niedzielę, czyli podsumowania tygodnia skuteczności sygnałów dostępnych na forum Mr. Advice. Oraz skuteczności moich pomysłów na trade dostępnych dla moich partnerów edukacyjnych, czyli dla osób, które mają właśnie dostęp do mojego kursu. Tutaj możecie poczytać na temat kursów, które przygotowałem. Są to kursy z analizy technicznej, ale przede wszystkim ze strategii Smart Money oraz zawierają one moje autorskie strategie, na podstawie których zawierane są moje pomysły na trade, moje analizy. A skuteczność ich doskonale możecie sobie to zweryfikować w zakładce moje pomysły na trade oraz widzicie, jak to wygląda na Instagramie w moich relacjach. Jeżeli chodzi o forum Mister Advice, tutaj macie informację o forum po przejściu właśnie do tej zakładki. Możecie wybrać jeden z kilku pakietów. Klikając, zostaniecie przeniesieni na stronę sklepu, i tam już jest informacja o nowych produktach, jakie zostały właśnie wprowadzone od 1 września. U mnie jeszcze to nie zostało zaktualizowane. Czekam, aż osoby, które po prostu są za to odpowiedzialne, mi to wszystko wprowadzą, ale niestety chwilkę jeszcze muszę zaczekać. Ale to żaden problem, bo chodzicie na moją stronę, klikacie, tam zostaniecie przeniesieni, i wtedy będziecie mieli możliwość również dołączenia do mojej grupy, gdzie dzielę się. Analizami spot, natomiast mając dostęp do mojego kursu, macie możliwość korzystania z moich pomysłów na trade i również na spot. Ok, wróćmy do analizy, jeżeli chodzi o Dota. Dot nam osiągnął ten poziom 32 dolarów, o czym mówiliśmy wcześniej. Tak, zobaczcie, że tą pozycję Wam tutaj wyznaczyłem. Znaczy, ten mój pomysł, podzieliłem się z nimi. Już jakiś czas temu, ponad 40% mówiłem Wam o tym, czego się spodziewam po wybiciu. Wszystko to zostało tutaj bardzo ładnie zrealizowane, co zresztą sami tutaj w tym momencie widzicie. Jeżeli chodzi o ewentualne spadki, w przypadku, tak jakby powrotu ceny poniżej tej linii trendu, która została nam tutaj już wybita, cena wróciła powyżej. Spodziewam się zejścia do 22, 20 dolarów na 19,60, również mamy poziom do zejścia. Zobaczymy, jak ułoży się rynek w momencie, w którym Bitcoin zacznie robić korektę. Jeżeli chodzi o kolejne poziomy, 34, 39 na docie. Link. Link, o, właśnie, link nam osiągnął kolejny poziom realizacji zysków, o którym również mówiłem w zeszłym tygodniu. Znaczy w sumie ten poziom był wyznaczony już dawno, natomiast przypominałem Wam o tym, że jeżeli cena nam wybije tę linię trendu, zobaczymy raz, dwa, kolejny poziom i widzimy w tym momencie mamy tutaj reakcję cenową. Kolejny poziom 37 dolarów. BNB, BNB nam tutaj konsoliduje. Po osiągnięciu poziomu tutaj tego wyznaczonego, cena nam doszła do wyznaczonej przeze mnie strefy, skąd zobaczyliśmy również ruch wzrostowy o kilkanaście procent. Kolejna analiza została tutaj bardzo ładnie zrealizowano. Kolejne poziomy, tak jak mówiłem ostatnio, 610, 402, jeżeli chodzi o potencjalne spadki. Okej, okay, w ostatnim filmie, wczoraj w komentarzach pisaliście o jakichś altcoinach. Sprawdźmy i wybierzemy ze dwa alty, zrobię szybką analizę tutaj już teraz. Zobaczmy, co tutaj chcieliście, żebym przeanalizował. Linda nie będę analizował, Krzysztof, wybacz, ale ma za małą płynność, tak mi się coś wydaje. To ktoś każe, bo kiedyś go szukałem, kiedyś go nawet miałem przez chwilę. Lecimy dalej. Koti Raven, to Macie, Mantra Dao, Lu, luna, luna i Ada. Luna i Ada. Luna i Ada możemy przeanalizować. Także jest mi po drodze, żeby to zobaczyć. Ada. Kolejny poziom: 3,34$. Jeżeli chodzi o ewentualne spadki, uzupełnienie imbalansu na poziomie 2,154 i poziom manipulacji 2,01. Te poziomy tutaj bym oczekiwał. Później mamy wsparcie na 1,80, i tutaj mamy następny poziom potencjalnych realizacji zysków. Luna, a jeżeli ja już się z tej Luny wyprzedałem i widzimy, że Luna nam również tutaj zrealizowała wszystkie poziomy, jakie wyznaczyłem, skąd widzimy, że mieliśmy również korektę kilkuprocentową. O, 24%, no ładna korekta. A pamiętacie, w lipcu w czerwcu dawałem informację o wejściu w pozycję przy 4 dolarach, co w tym momencie daje 700% zysku, jeżeli ktoś by to oczywiście przytrzymał. Ja wam mówię otwarcie, ja już swoje luny sprzedałem, zarobiłem kilkukrotnie, no i jestem zadowolony. Natomiast może by było zarobić więcej, no ale nigdy, znaczy ciężko jest po prostu przetrzymać do samego. No, bo tak naprawdę nie wiemy, gdzie będzie ten koniec. Po prostu realizowałem zyski na wyznaczonych przez siebie poziomach. OK, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Widzimy się w niedzielę w podsumowaniu tygodnia. Pamiętajcie, by subskrybować kanał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie. Jeżeli macie pytania, piszcie do mnie na instagramie łukaszpachowskiej.pl lub na Facebooku. Linki macie pod tym filmem. Także do zobaczenia, do usłyszenia, miłego weekendu. Wam życzę piona.